Dzień dobry, nazywam się Paulina Zięba, grupa medialna, redakcja Elbląska. Kolejną ważną sprawą dzisiejszej sesji jest uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych. Czy Pana zdaniem jest to lepsza forma pozyskiwania pieniędzy niż tradycyjne pożyczki czy kredyty bankowe? Jeśli chodzi o tak postawione szczegółowo pytanie, czy to jest lepsza forma od kredytu czy pożyczki, to trzeba odpowiedzieć twierdząco, że tak. Natomiast kontekst tej uchwały dotyczy czego innego. Dotyczy w ogóle urządzenia długu publicznego, czy zarządzania długiem publicznym miasta. A dlaczego Pan tak uważa? Ponieważ ta uchwała argumentowana jako jedyne możliwe rozwiązanie, jeśli chodzi o uchwalenie budżetu na następny rok, tak naprawdę przesuwa tylko i wyłącznie w czasie spłaty kredytów, które przypadają na rok 2014 i 2015, ponieważ sama uchwała nie zwiększa długu publicznego, ponieważ cały zaciągnięty ten nowy dług będzie przeznaczony na spłacenie obligacji czy wykup długów przypadających do spłaty w 2014 i 2015 roku. Ale to pozwala na ewentualne dalsze zadłużanie się w budżecie 2014 roku. Dlatego jest to uchwała z grupy uchwał okołobudżetowych na 2014 rok. W związku z tym w mojej ocenie dzisiaj mamy za mało danych o budżecie do 2014 roku, żebyśmy mogli jednoznacznie stwierdzić słuszność podjęcia tej uchwały. Dziękuję. Ciekawym wydaje się być pomysł budowy Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu i pozyskanie na ten cel dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur 2007-2013. Czy uważa Pan, że projekt ten uzyska akceptację komisji konkursowej i uda się go zrealizować przed końcem okresu programowania? Powiem tak, że uważam, że mam nadzieję, że otrzymamy dofinansowanie, natomiast niemniej jest oceniać, czy faktycznie otrzymamy dofinansowanie. Komisja to oceni z Zarządu Województwa. Oczywiście ja trzymam kciuki, gdyż wiem, że miasto potrzebuje takiego obiektu i bardzo dobrze by się stało, jakbyśmy otrzymali dofinansowanie i taki obiekt by powstał w Elblągu. Dziękuję.